Zaksa w finale siatkarskiej Ligi Mistrzów. Siatkarze Zaxy Kędzierzyn-Koźle w drugim meczu półfinałowym siatkarskiej Ligi Mistrzów pokonali drużynę Cersei, Koma, Monini, Perugia 3 do 1 i w pięknym stylu awansowali do finału tego prestiżowego turnieju. W pierwszym meczu Kędzierzynianie również wygrali 3 do 1, więc do szczęścia wystarczyły im w tym meczu 2. Sety. Zaksa wygrała w pierwszym secie 25 do 23, w drugim 25 do 18, w trzecim to Perugia była górą, 25 do 19, a w czwartym secie Zaksa wygrała pewnie 27 do 25. Tutaj była gra na przewagi. Finałowe spotkanie, w którym Zaksa zmierzy się z Jowstrzymskim Węglem, odbędzie się 20 maja w Turynie. Będzie to pierwszy w historii pojedynek dwóch polskich klubów z PlusLigi, ligi, które powalczą o to zaszczytne trofeum. Zaksa posiada już w swoim dorobku ligę mistrzów, zdobytą w sezonie 2021-2022, a MVP turnieju został wybrany wówczas Kamil Semeniuk.